29 stycznia, niedziela, czwarta niedziela zwykła z Ewangelii Świętego Mateusza. Błogosławieni. Dzisiaj Jezus daje receptę tym wszystkim, którzy do Niego przychodzą. Zdrowym, chorym, biednym, bogatym, wielkim grzesznikom, uczonym w piśmie, tych, którzy pragnęli Go spotkać z serca, tych, którzy pragnęli Go zobaczyć z ciekawości. Jezus wychodzi do wszystkich i daje instrukcje błogosławieństwa. Żyj błogosławieństwami, o tym, co mówi Jezus. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, błogosławieni miłosierni. To jest droga do szczęścia. Nie to, kiedy będziesz pokazywał się, jaki ty jesteś krystaliczny, cudowny, kiedy będziesz cieszył się, bo masz zdrowie, bo masz pieniądze, masz bogactwo, ale masz się cieszyć tym, że Jezus mówi ci: bądź błogosławionym. Jesteś błogosławionym. Czyli bądź człowiekiem szczęśliwym. Nie w tych sprawach życiowych, tych ziemskich, mamy odnajdować szczęście. Ono jest potrzebne, bo potrzebne nam jest i zdrowie. Potrzebne są nam i pieniądze, i jakieś dobra. I potrzebne jest to, abyśmy nie grzeszyli. Ale najkonkretniejsze jest to, żebyśmy w tej naszej duchowości, w drodze do świętości, byli szczęśliwi, błogosławieni. Żebyśmy umieli wypełniać wolę Jezusa w naszym codziennym życiu. Przepiękna jest droga przy Jezusie, który mówi tobie, mi, jesteś szczęśliwy. Dlaczego, Panie? Dlatego, że wypełniasz moją wolę, że żyjesz tym, czego nauczam, żyjesz Słowem, że umiesz wchodzić w relacje z moim Ojcem, że umiesz kochać, szanować drugiego człowieka. To jest droga do szczęścia. To jest droga do nieba. Każdemu z was takiej pięknej drogi do Boga życzę. A na ten niedzielny dzień z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.